Cześć, jeżeli chcesz zobaczyć, jakie efekty może przynieść pozycjonowanie strony internetowej, to zapraszam Cię do obejrzenia tego krótkiego case study, w którym pokażę Ci, jak za pomocą niedrogich narzędzi i działań SEO zwiększyłem ruch z wyszukiwarki Google na pewnym sklepie internetowym o 700% po rocznej współpracy. Oczywiście Ty również możesz osiągać takie efekty i w dalszej części filmu pokażę Ci, na co powinieneś zwrócić uwagę, aby tak było. Zapraszam do oglądania. Spójrzmy najpierw na wykres widoczności strony w aplikacji Senuto dla fraz w top 10 Google. Warto zwrócić uwagę na rok 2019, w którym nie były wykonywane żadne działania SEO, oraz rok 2020, w którym rozpoczęliśmy współpracę i rozwinęliśmy sklep internetowy, a także rok 2021, gdzie widać już realne efekty wzrostu widoczności strony w top 10. W 2019 roku mamy przykładowo 20 fraz w top 10, w roku 2021 220 fraz. Jeszcze ciekawiej sytuacja wygląda na wykresie top 50. Przykładowo w roku 2019 około 300 fraz było w top 50, w roku 2021 1200. Docelowo oczywiście frazy z top 50 są pozycjonowane do top 10. Kolejna metryka, do której warto zajrzeć, to ruch na stronie w Google Analytics. Porównywałem ruch w analogicznych miesiącach w roku 2019 i 2021 od maja do listopada, ponieważ jest to wysoki sezon sprzedaży dla tego klienta. Warto zwrócić uwagę, że na stronę w roku 2021 wchodziło ponad 450% więcej użytkowników, a w liczbach bezwzględnych wygląda to mniej więcej tak. 23,5 tysiąca użytkowników w roku 2021 do 4,3 tysiąca użytkowników w roku 2019. Można pomyśleć, że ruch w 2021 roku generowany jest też z innych źródeł niż wyszukiwarka. Dlatego warto w Analytics zajrzeć do sekcji Pozyskiwanie i również porównać te same okresy. Widać tutaj, że inne płatne rodzaje reklam, takie jak social czy paid search, nie mają żadnej zmiany, natomiast ruch organiczny z Google i powiązane z nim np. referral odnotowały duże wzrosty. Sam ruch z Google jest 700% większy. No dobrze, wiesz już, jaki wzrost ruchu może przynieść pozycjonowanie, ale jak to się przekłada na biznes? Można się tutaj posłużyć pewną symulacją. W branży przyjmuje się, że średni współczynnik konwersji to 2%. Oznacza to, że 2% użytkowników strony korzysta z oferty, kupuje produkt itd. W omawianym tu okresie czasu w roku 2019 strona odwiedziło 4,3 tysiąca użytkowników, a w roku 2021 23,5 tysiąca, czyli 5,5 razy więcej. Załóżmy, że średnia wartość koszyka w tym sklepie to na przykład 200 zł. Jeśli pomnożymy 2% użytkowników z 4,3 tysiąca razy średnią wartość koszyka, to wyjdzie nam, że sklep wygenerował sprzedaż na poziomie 17 tysięcy zł. Jeżeli podstawimy te wartości do liczby 23,5 tysiąca użytkowników, wynik tej symulacji to już 94 tysiące zł. Oczywiście jest to symulacja, jednak daje pogląd na to, czego można się spodziewać po skutecznym pozycjonowaniu strony. No dobrze, ale teraz jak osiągnąć takie efekty? Jest to droga składająca się z czterech głównych filarów. Pierwszym filarem jest dobór odpowiednich słów kluczowych. Powinniśmy zweryfikować, jakie słowa kluczowe są w naszej branży popularne i na które warto się pozycjonować. W drugim kroku powinniśmy zoptymalizować naszą stronę internetową pod te konkretne słowa kluczowe, a także cyklicznie monitorować stan techniczny naszej strony i na bieżąco optymalizować i wprowadzać poprawki, aby nasza pozycja stale rosła. W dalszym kroku istotna jest rozbudowa strony internetowej. Można to robić na przykład za pomocą zwiększania asortymentu, prowadzenia bloga czy innych sekcji informacyjnych. Generalnie Google lubi strony, które się rozrastają z biegiem czasu. Ostatnim filarem jest tak zwany link building, czyli pozyskiwanie linków prowadzących do strony. Powinniśmy pozyskiwać linki wysokiej jakości ze stron powiązanych tematycznie z naszą stroną, a także z innych mocnych stron. Dzięki temu wyszukiwarka otrzymuje sygnał, że nasza strona jest warta zainteresowania i warto podbijać ją w rankingu. To, co powiedziałem, brzmi dość prosto, jednak tak naprawdę każdy z tych punktów jest dosyć skomplikowany i trudno jest wykonać to samodzielnie, bez jakiejkolwiek znajomości oprogramowania, algorytmów wyszukiwarki, czy kwestii technicznych, na przykład związanych z kodem źródłowym, czy wtyczkami do strony internetowej itd. Dlatego warto zlecić obsługę tego procesu profesjonalnej firmie z doświadczeniem, która z pewnością każdy z tych etapów wykona na należytym poziomie, tak żeby cały ten proces przynosił efekty i przede wszystkim zyski dla Ciebie.
Jeśli chcesz zlecić pozycjonowanie swojej strony internetowej lub inne działania związane z marketingiem online, np. kampanię Google Ads, to zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą na stronie www.arturkosiński.pl. Moja firma realizuje tego typu projekty od wielu lat i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie do końca i zapraszam do następnego filmu.